Dzień dobry. Mam przygotowany już dla Was filmik z tym, jak opowiadam o dwóch kolejnych teledyskach swoich, które robiłem z Justyną projektu 15, z Justyną Steczkowską, ale nagraliśmy to i po prostu stwierdziłem, Boże, dlaczego ja gadam o tym okresie? Czemu nie rozmawiam o tym z całą Justyną? Więc dzwoniłem się z Justyną, pogadałem z nią sobie o tym czasie i zanim pokażę Wam o tym, jak szczegółowo wspominam swoją pracę z tamtego okresu, chciałem pokazać Wam trochę, jak my z Justyną wspominamy tamten okres. Jeszcze raz dziękuję, Justyna, za to, że wzięłaś udział w tym filmiku. I co? I enjoy. Też jeszcze robię to po raz pierwszy, ale po prostu wydaje mi się, że tak trzeba. Poprosić Was o subskrypcję. Jeżeli interesują Was te materiały, które wrzucam, to zasubskrybujcie mnie na dole i po prostu będę bardzo wdzięczny. Będę dalej miał super powód, żeby kolejne parę osób... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Urwało mi myśl. Nieważne. Proszę o subskrypcję, pozdrawiam. O, halo? Działa. Działa? Aha. Dobra. Działa jak natura chciała. O kurde, zginęła mi moja ta... No dobra, to co? Ale ja cię, ale jestem taka malutka, ciebie widzę, tak? Czyli dobrze? Ja cię widzę i cię nagrywa, wszystko jest super. Tak? Dobra. Tak. Co jeszcze dobrego? Lodam. O kurde. To jest taka godzina, że ja już śpię, więc ja musiałem zjeść cukier, żeby żyć. A która jest godzina? 23. Ty jesteś taka pracowita, widzisz, że ty pracujesz do nocy. No tak bywa. Ale też już o tej porze składę się spać, jak nie gram koncertu oczywiście. A ty koncert dzisiaj miałaś. Znaczy już lepiej czytam książki bardziej. Leżej czytam książki. Okay. No mów, Michałku, gadam. Dobrze. Po prostu bawi. Ty jesteś po prostu akcja, 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 akcja. Kocham to. Dobrze, gadamy. Bardzo się cieszę, po pierwsze, dziękuję ci, że zechciało ci się o tej godzinie jeszcze ze mną gadać. Zawsze to... z wielką przyjemnością, jak wiesz. Jestem w takim śmiesznym... A powiedz mi, dobrze mnie słyszysz, czy mam słuchawki założyć, czy mnie dobrze słyszysz? Dobrze, 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 w porządku, tak. Dobrze, super, okay. Tak. Wiesz co, no ja jestem w takim śmiesznym momencie u siebie. Ja skończyłem sobie rok temu 30 lat. I a jak wiesz, jestem wysoko wrażliwy, więc po prostu wydarzyła się jakaś taka historia, że sobie zacząłem jakoś tak przyglądać się temu, co zostało zrobione do tego momentu, żeby jakieś nowe wnioski wyciągnąć na te kolejne 10 lat życia i żeby w ogóle sobie trochę na nowo w swoich oczach się zdefiniować jako twórca, bo tak sobie pomyślałem, że mija mi tam 11 lat od takiej pracy twórczej już rzeczywiście bardzo mocnej. I fajnie by było po prostu jakoś to zinterpretować na nowo, zrozumieć, co się wydarzyło i móc po prostu przejść do kolejnego rozdziału bardziej świadomie. Więc, a jeszcze przypomniałem sobie moment, w którym ciebie poznałem, że tak naprawdę poznałem cię w momencie, w którym ty byłaś w takiej sytuacji, bo miałaś 15-lecie, miałaś po prostu jakieś takie podsumowanie tego, co wtedy dla ciebie się w twojej karierze zawodowej wydarzyło. I widziałem po prostu, co to przyniosło, bo mam wrażenie, że może gdzieś tam, może dla ciebie to nie ma znaczenia, mi się wydaje, że gdzieś tam podświadomie to bardzo pomogło temu, co potem się działo w twojej twórczości, bo potem przecież robiłaś dla mnie swoje najlepsze, wiesz, dwa dzieła życia, czyli anime i Marię Magdalenę, które po prostu były jakimś po prostu totalnym powiewem dużej mocy twojej twórczej i mam wrażenie, że to takie przestudiowanie, retrospekcja samego siebie się do tego przyczyniła, bo mogłaś jakieś sobie artystyczne wnioski wyciągnąć z tego, co tam powstało i na tym zbudować coś nowego. No i co, no i sobie po tych 11 latach wlazłem do tej przeszłości i wróciłaś do mnie na maksa po prostu wraz z wszechświatem, bo się po prostu zacząłem cofać to, co tam się działo. I wiesz, zaczęło do mnie bardzo dużo rzeczy rok temu, bo to jakby rok temu się ta moja przygoda z przypominaniem sobie zaczęła. Ale już wtedy po prostu byłem taki mocny, rzeczy, których nie widziałem kiedyś, zobaczyłem na nowo, nie? Po prostu, no bo wiadomo, że to jest życie, jest sobie płynie i człowiek nie ma czasu zastanawiać się nad tym, co było tak wnikliwie. Ale ja poczułem tą potrzebę bardzo mocno, żeby po prostu trochę poprzyglądać się. No i wiesz, jak sobie spojrzałem na to po prostu po tych 11 latach i sobie zacząłem przypominać sam sobie, jak to wyglądało, w ogóle jak do tego doszło i co tam się zadziało,
to ja bym taki, what, co tam się, w ogóle, co, jak to, co tam się stało, jak to w ogóle jest, jak ta historia się wydarzyła. Ja musiałem sobie naprawdę głowić, żeby sobie połączyć kropki, jak do tego doszło, że pewne rzeczy powstały, jakim kurwa cudem one powstały, jak to jest możliwe, że one się wydarzyły, bo to dzisiaj to wygląda jakby... To było po prostu żmudnie przygotowywane, to się działo tak szybko wszystko. Ja pamiętam, że ten taki moment, którego my się poznaliśmy, do momentu, w którym zrobiliśmy samo mnóstwo rzeczy, to był w zasadzie rok. Że tak naprawdę w ciągu roku powstało mnóstwo rzeczy, w ogóle całe mnóstwo rzeczy, których potem, druga sprawa, że było aż ich trudno obrobić, tych było tak dużo. Ale to, co było dla mnie bardzo ciekawe i chciałem cię zapytać po prostu, bo ja naprawdę, ja mam taką, wiesz, znam to ze swojej perspektywy i znam tą, ten swój kawałek historii, ale wtedy absolutnie mnie to nie interesowało, a teraz mnie bardzo interesuje, jakby co się wydarzyło w twojej głowie, że ty wtedy uznałaś, że chcesz ze mną coś stworzyć. No wiesz, to sam pamiętasz, że to były takie chwile, że faktem jest, że ja cię w ogóle nie znałam, byłeś bardzo młodym człowiekiem, który... Nie mógł potrafić wszystkich tych rzeczy, nawet od strony technicznej czy emocjonalnej, ale miałeś w sobie coś takiego, co... Trudno powiedzieć co, bo wiesz, jak to jest takie niewytłumaczalne, to jest na takim poziomie bardziej podświadomym połączenia ludzi, że spotykają się czasem ludzie, którzy po pierwsze mają się spotkać z jakiegoś powodu, a po drugie przyciąga ich taka jakaś niewidoczna energia, ponieważ mają zrobić coś dobrego lub złego. My zrobiliśmy dużo dobrych rzeczy i uważam, że nasze spotkanie obfitowało i dla ciebie, i dla mnie w bardzo taką inną stronę naszej natury, tak? Po pierwsze, nie ukrywam, że z perspektywy czasu widzę to w taki sposób, że zaufałam ci. Dlaczego? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Po prostu byłeś dla mnie jak taki, jak czwarte moje dziecko, bo jak mam troje swoich takich dzieci, a ty byłeś czwartym moim dzieckiem, którym się zaopiekowałam bardziej nie tylko emocjonalnie, ale też artystycznie, bo wiedziałam, że dla ciebie to będzie szansa nauczenia się wielu rzeczy w przyspieszonym tempie. A że warto było zainwestować te, w cudzysłowie, uczucia i wszystko, co się wiąże z pracą z artystą, ponieważ miałeś w sobie olbrzymią wrażliwość i możliwości takie intelektualno-emocjonalne, żeby wykonywać tę pracę w przyszłości, o ile będziesz potrafił ogarnąć samego siebie. Jak już szło ci to trochę, trochę się tego uczyłeś, bo ogarnąć samego siebie niektórym nie udaje się nawet do końca ich dni. Wiesz, że było między nami wiele spięć, bo ja jestem bardzo szybka, ty lubisz pracować w swoim tempie, nie tak szybkim jak ja, rozumiem. Dzisiaj bardziej to szanuję i inaczej podchodzę do wielu rzeczy. Natomiast ja jestem Speedy Gonzales, a ty po prostu idziesz swoją drogą. Ani ja, ani ty nie jesteśmy źli, po prostu jesteśmy inni. Byłeś też moją wielką lekcją cierpliwości, którą uważam przerobiłam na piątkę, bo wiesz, że wkurzałeś mnie wiele razy ze spóźnianiem się z wieloma rzeczami, ale to też nauczyło mnie ważnej rzeczy o mnie samej, że ja nie mogę myśleć, że wszyscy potrafią tak szybko jak ja. I ty byłeś, cały czas przypominałeś mi o tym, że muszę się nauczyć czegoś takiego w życiu. Ja się nauczyłam dzięki tobie. Bo co nie znaczy, że kompletnie jestem wodospadem i nie wiem, siłą spokoju, która się nigdy nie wkurza, bo ludzie się spóźniają. Tak nie jest. Natomiast jest o wiele lepiej niż było, bo nie przyniosło się to do takiej energii świata, w której żyjemy, czyli energii materii, tak w 100%, ale głęboko zakorzeniło się w mojej świadomości do tego, żeby szanować tempo pracy innych ludzi. To na pewno uważam, że ta lekcja była dla mnie cenna, ważna, głęboko ją zrozumiałam, dotarła do mnie i jestem uważna. I nawet jak wraca ta stara Justyna, która szybciutko, jak wiesz, to było moje ulubione słowo, to dzisiaj nawet jeśli tak czuję, to sama siebie potrafię ogarnąć, żeby tak nie myśleć i nie popędzać ludzi. Strasznie to jest ciekawe, bo ja dzisiaj... Zamieniam to w żart, zamieniam to w zabawę, przepraszam, jeśli kogoś czuję, że ktoś już jest na... już za bardzo czuje się... napięty tą szybkością, to ja już to widzę, reaguję i przepraszam, jak gdyby tonuję emocje, bo jak gdyby to wypływało ze mnie, tak? Więc jak gdyby czuję się w pewien sposób winna, że rozumiem to na głębokim poziomie, ale materia cały czas mnie pcha do przodu i świat się bardzo przyspieszył.
a ja chcąc zdążyć z wieloma rzeczami, będąc matką trójki dzieci, po prostu nie mam szans zrobić wszystkiego, co bym chciała, bo doba matko 24 godziny. Ale ja na głębokim, podświadomym poziomie to rozumiem i uważam, że dzięki temu o wiele lepiej pracuje mi się z ludźmi i im ze mną, mnie z nimi i tacy jesteśmy, wiesz, w tym naszym gronie pełni szacunku i zrozumienia dla siebie i swojej inności. Co wypłynęło kiedyś od tego, że byłeś moją najlepszą lekcją. A to jest takie zabawne, bo ja jakby, wiesz, wtedy rzeczywiście to było największym moim, jakby tym, co mnie po prostu zgniatało od ciebie, a dzisiaj ja wiem po tych 11 latach, że to jest paradoksalnie największy dar, jaki ty mi dałaś, bo dzisiaj to właśnie, już chyba jak ostatnio się spotkaliśmy, nawet o tym powiedziałem, że z perspektywy czasu twoje tempo jest niewiarygodne i wyobraź sobie, co się mówi. Ludzie, którzy ze mną dzisiaj pracują, nie mogą wytrzymać mojego tempa. Rozumiesz? Jakby wyobraź sobie... Albo tak szybko się nauczyłeś pracować jak ja. Nie. Ja się nigdy, ty jesteś jeszcze dużo szybszy, to jest niewyobrażalne, ale po prostu to wtedy sprawiło, że ja zacząłem, nauczyłem się szanować czas w obrębie tworzenia. Też nauczyłem się tego, że zazwyczaj trzeba robić wiele rzeczy równocześnie, bo po prostu szkoda czasu, bo jeżeli jesteś na jakimś wyjeździe, to zróbmy 14 rzeczy od razu i po prostu potem odpoczywajmy, ale zróbmy to najpierw. Ja potem przez te lata tak naprawdę na tym patencie leciałem i się okazywało, że on w ogóle okazywał się dla wielu ludzi bezcenny. W ogóle właśnie to, że ja potrafiłem w bardzo krótkim czasie wykonać wiele zadań, bo robiłem to, tamto, zdjęcia, wideo, filmiki, nagle pisałem tekst, po prostu miałem zrobione rzeczy. Ty też zapewne zauważyłeś, że to praca kreatywna nie jest czymś takim jak siedzenie, nie wiem, na przykład, wiesz, każda praca może być kreatywna, tak? Ale są takie prace, które są jak gdyby powtarzalne, jak taśma, tak? Że coś się robi ciągle to samo i jak gdyby to ma swoją wartość oczywiście, jest potrzebne ludziom, na przykład, nie wiem, wywożenie śmieci, że cały czas robisz to samo, dzięki temu miasto jest czyste, to jest niezwykle ważne i wielki szacunek dla ludzi, którzy, dzięki którym mamy czysto dookoła, tak? Ale jest to praca w pewnym sensie taka powtarzalna i przewidywalna. Nasza praca jest nieprzewidywalna, skupia się głównie na kreatywności, naszych własnych emocjach i często taką energię, żeby wydobyć z siebie, nie udaje się tego zrobić każdego dnia, doskonale to wiesz. To jest tak samo, jak nie napiszesz każdego dnia doskonałej piosenki i tekstu, to wymaga czasu, splotu wielu sytuacji, energetycznych powiązań, no wielu rzeczy, tak? Więc lepiej zrobić, jak czujesz, że to jest ten moment, w którym jesteś gotowy do czegoś, tak? Że to staje na nogi i to się dzieje. To warto wykorzystać ten moment do zrobienia wielu rzeczy w tym właśnie czasie. Totalnie bo tak. Dopóki ta energia się rozprasza, tak. To się rozjeżdża i jak gdyby nie ma tego speeda, takiej pierwotnej siły, takiej, trudno to w ogóle opisać, bo to jest coś takiego pierwotnego w nas, to, że to się dzieje tu i teraz i wszyscy są do tego jak iskry, a potem to się tak... Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo... Zobacz, mam te pierwsze wersje. Ja pamiętam, jak pracowałam ze Stańko, już nieżyjącym, fantastycznym artystą i nagrywaliśmy piosenkę do filmu Egzekutor, znaczy muzykę do filmu Egzekutor. Dostałam od niego nuty i siedziałam tam, znaczy nawet nie nuty, tylko takie słupy harmoniczne, po prostu w każdym takcie była napisana harmonia, kilka, nawet nie kilka dźwięków, tylko tak jak mówię, nie wiem jak to nazwać inaczej, no po prostu trójdźwięk, tak? Tak, rozumiem. Tu w demol śpiewasz, bemol, w gemol, nie wiem, po prostu takie słupy. I miałam na tej harmonii improwizować, śpiewać coś od siebie, trzymając się ram, oczywiście harmonii, którą napisał nasz artysta. No i weszłam do studia, zaśpiewałam. I on mówi, super, dzięki, do widzenia. Ja mówię, ale mistrz, ale jak? Ja w ogóle się dopiero zaśpiewałam. Nie, pierwsze wersje są najlepsze. Tak. Ja mówię, nie, no ratunku, przecież nie, niemożliwe w ogóle. To jest, nie, tego nie przejdę, myślałam, że dostanę zawału, wiesz, Stańko, wielki artysta. Lata 90. Ja co prawda odniosłam już swój sukces, ale gdzie mi było do sukcesu Stańki? Bo ja go kochałam, uwielbiałam jego muzykę. Pożegnanie z Marią to jest jedna z najlepszych płyt muzyki filmowej. Ja osobiście kocham. No i wyobraź sobie, że miałam szczęście, bo to robił Paczkowski, realizator dźwięku. Według mnie zafałszowałam dwa dźwięki, a ja mam, wiesz, bardzo ten słuch taki wyczulony i drażni mnie nawet, jak coś jest minimalnie nieczysto.
I staję go przy tym pana papierosa czy gdzieś. Ja mówię, Rafał, błagam cię, tylko te dwa dźwięki popraw. Proszę cię, zanim on wróci, daj mi tę szansę. Ja mu dał tę szansę, mówię, ale to zanim on wróci, bo nie będziemy. Dobra, dał mi tę szansę, poprawiłam te dwa dźwięki i to nagranie zostało. I kiedy ja po latach je odsłuchałam, pomyślałam, skubany ten Stańko. Miał rację. No tak. Ja bym na tym etapie życia siebie nie przeskoczyła. No tak, bo potem byś zaczęła rzeźbić, kombinować. To coś takiego, bo pierwsza wersja często jest taka, może nie jest idealna technicznie, tak, ale jest taka fru. Taka po prostu tak jakby płynęło to z, nawet nie z ciebie, tylko przez ciebie. Rozumiesz, jest takim czymś magicznym wręcz. Na maksa tak ja w ogóle... Potem zaczynasz pracować, rzeźbić, tak, coś tam. Ja nie mówię, że to jest źle. Znaczy włącza się mózg, który to zaczyna gnieść. To jest naprawdę najlepsze. Tak. Ja w ogóle naprawdę ja nie wiem, gdzie to się wydarzyło i kiedy po drodze, bo naprawdę ty mnie tego nauczyłaś i ja to, co ty teraz opowiedziałaś, totalnie przeniosłem do swojego świata, bo ja naprawdę teraz po prostu jak już zbieram te wszystkie elementy ze wszechświata w jednym miejscu, to po prostu mam takie poczucie, że dał mi wszechświat to miejsce, te rzeczy do dyspozycji, wtedy otwieram tą kreatywność i napieprzam po prostu jak potłuczony. Ludzie w tym nie nadążają właśnie w tym wtedy, bo ja mam poczucie, że jak już mam to wszystko wokół siebie, no to jakby teraz tylko ode mnie wszystko zależy. Ja mogę w tym po prostu wyczarować coś i już. I po prostu nie chcę tracić czasu cennego bardzo. No ale... Tak, prawda. To jest czas, żeby... Potem znowu uruchomić sobie takie pokłady kreatywności. Często musimy pozbierać coś do naszego kreatywnego koszyka, tak? Czytać książki, spotykać się z ludźmi, słuchać muzyki, chodzić po lesie, odczuwać przyrodę, wszechświat, wszystko, żebyśmy byli pełni czegoś ciekawego i interesującego, co możemy przekazać innym ludziom, tak? Tak, tak. Jeśli nie chcemy, żeby to było takie sztampowe i typowe, tak? Że to się robi teraz, a to idzie tak. Tak naprawdę świat jest nieprzewidywalny. Jeśli sami wpadamy w taki kierat powtarzalności i takiej przewidywalności, to stajemy się naprawdę takimi bardzo odtwórczymi artystami. No na pewno maksa. W ogóle artystę można nazwać odtwórczą osobą, bo samo słowo artysta powoduje, że jesteś twórczy. Tak? No tak, że coś z niczego potrafimy ulepić. Te płyty są takie różne, bo ja cały czas czegoś szukam, tak? Szukam siebie w tej muzyce. I wiem, że nie podążę za tym, że nie podążają za tym miliony ludzi. Żałuję oczywiście, bo fajnie jest, jak słuchacie miliony ludzi. Ale przynajmniej uczciwie robię to, co czuję na danym etapie życia i czym chcę się podzielić z innymi. Mówiłeś o Marii Magdalenie i o animie. Tak. Akurat mieliśmy tę przyjemność pracować przy tym razem. I uważam, że to jest płyta, to są dwie moje najlepsze płyty do tej pory. Tak uważam. Być może ta nowa będzie równie mocna i świetna. Nie mówię, że nagrywałam złe płyty. Ciekawe, no takie, jakie przyniosło mi życie, nie wiem, to jak się czułam w danym czasie. No jasne, no wszystko było drogą. Maria Magdalena są absolutnie wyjątkowymi płytami i w warstwie tekstowej, które też pisałeś, przecież tekst Przepiękny Pryzmat. Cudowny jest ten tekst. Jak również w warstwie muzycznej. Ja naprawdę stanęłam na wysokości siebie samej. Wszystkie te orkiestracje, sam pomysł na to wszystko. No, uważam do dzisiaj, że to jest coś. No do dzisiaj nikt nie zrobił takiej płyty w tym kraju. Nie zrobił. Ani nawet podobnej płyty. To jest absolutny unikat. Właśnie Anima i Maria Magdalena. Tak, ja teraz jeszcze... Chcę do tego jeszcze, bo takim ważną rzeczą, w ogóle śmieszne, że powiedziałaś o Pryzmacie, bo Pryzmat w ogóle, ja nie wiem czy on jest dla ciebie, ja po prostu pamiętam, że my wtedy już się zawodowo rozchodziliśmy i oboje to czuliśmy bardzo mocno. I ja byłem taki, Boże, to skoro to mi jeszcze to mi dałaś, żebym to zrobił, to dla mnie to było takie śmieszne. Nie wiem, czy ty w ogóle to złapałaś, że jego pierwsza część jest o tym, o historii, którą ty mi opowiadałaś, jak byłaś małą dziewczynką i zobaczyłaś spadającą gwiazdę razem z tatą i o życzeniu, tak, które tak, pomyślałaś. Tak. A potem cała reszta jest o tym, że my się rozstajemy. Ja wtedy poczułem to tak, że to jest taki moment, w którym tak, światło padło inaczej i rozszczepiło te drogi i po prostu to dalej płynie i jakby wśród to sobie dalej funkcjonuje. Bo ty napisałaś mi te dwa wersy, które po prostu pociągnęły dla mnie to, że po prostu płyniesz wśród mlecznych dróg, wśród gwiazd. I dla mnie to właśnie była ta twoja dusza, z którą spotkała się moja. Ale po prostu jakiś fragment drogi przebyliśmy razem i to światło padło inaczej i one się rozbłysnęły w inne strony i po prostu to się zmienia. Tak, ty też wiedziałam o tym. Tak, ja to wtedy tak miałam. Dla mnie to jest tak głęboki tekst, tylko nie o rozstaniu, tylko bardziej o odchodzeniu tak naprawdę, o,
o takiej pięknej śmierci, która pozostawia po sobie ślad. Ślad, tak. Z prośbą, żebyś pamiętał o tym, tak, że tu tak, byłem, co tak, zrobiłem, tak? Tak. No, bo to tak, a teraz to rozumiem. Ty miałeś bardziej materialną perspektywę tak. czegoś fizycznego, tak. a ja wręcz metafizycznego. Tak, znaczy to było, ja czułem... A ja też była w ogóle, fruwałam w chmurę. Ja chciałam cyganów nagrać, żeby się ogarnąć. Tak, ja to w ogóle, ja to wiem i dlatego ja czułem, że to jest o duszy w ogóle z bardzo szerokiej perspektywy, ale dla mnie właśnie, byłem ciekaw, bo ja to zdanie... Bo ty napisałaś, mój czas dobiegł końca, mój czas dobiegł końca, a ja napisałem na końcu to właśnie zapamiętaj mnie. I byłem ciekaw, czy ty to zaśpiewasz, czy nie zaśpiewasz. Zaśpiewałaś, byłem taki szczęśliwy, że to zaśpiewałaś, bo dla mnie właśnie to było takim pożegnaniem z uśmiechem. Bardzo się cieszyłem z tego, bo chciałem, żeby to zostało właśnie jako, że my kiedyś będziemy umieli się uśmiechnąć do tego trudnego czasu, który wtedy był trudny po prostu. Ale mniejsza z tym, chcę jeszcze czegoś innego nawiązać, bo jakby oboje bardzo mocno wierzymy w przeznaczenie, że to wszystko jest z jakiegoś powodu. I jeszcze jedną rzecz chcę ci przywołać, w ogóle, którą była magiczna na maksa i dla mnie w ogóle znamienna i bardzo ważna. Ona wydarzyła się całkowitym przypadkiem między nami. I to był pierwszy miesiąc, kiedy ja rzeczywiście zacząłem z tobą pracować. I ty grałaś w tym pierwszym miesiącu, w ogóle to też było zabawne, że od razu, akurat wtedy mnie los rzucił w twoje życie, kiedy tak dużo działo się Demarczyk w twoim życiu, że ona wróciła po prostu. A tak, pamiętasz naszą rozmowę w hotelu? Tak, 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 pamiętam. Boże, jakbyś kiedyś ją miał, to byłoby super, jakbyś mi przysłał. Ja ją znajdę, ją mam. Pamiętasz, we Wrocławiu był jakiś taki spektakl. Tak, tak, tak. Właśnie jej tak. twórczości. I ty mówiłaś o artyście, co myślisz o artystce w ogóle, tak, kim jest? Tak, 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 i co myślę o tej artystce. I to było bardzo ciekawe, bo myślałam, że kiedyś się to przyda i mam kiedyś to do tego musimy zobaczyć, minęło prawie tak. 10 lat. Nie? Tak, i to a zaraz no, po tym właśnie wizycie w Wrocławiu, która po prostu mnie, no po pierwsze ja wtedy miałem takie gigantyczne, no co mam mówić, po prostu to spotkanie z tobą było dla mnie po prostu takie, Boże, ile ta laska po prostu daje sobie możliwości na to, żeby przeżywać artystycznych po prostu zdarzeń, że w ogóle tutaj tak inna jesteś. Potem następnego dnia grałaś koncert, byłaś zupełnie inna, że po prostu mnie to poraziło, jak bardzo wszechstronną, ta twoja dusza jest wszechstronna artystycznie i jak bardzo jest głodna różnych przeżyć artystycznych. To jest jedno, ale potem kilka dni później był koncert w sali kongresowej, która wciąż jest zamknięta. Albo w Teatrze Wielkim dla telewizji i ty grałaś tam znowuż, tam walc Ambaram gra, nie, tam walca tam śpiewałaś. I siedzieliśmy w garderobie i tam była bardzo napięta sytuacja, bo tam był wtedy twój były współpracownik, który mnie bardzo nie lubił na tym pierwszym etapie, twój stylista, więc tam po prostu było, tak, więc to było bardzo trudne dla mnie i ja wtedy... Ale ja wtedy jeszcze miałem drugą rzecz, którą bardzo przeżywałem, bo ja wtedy miałem swoją niespełnioną miłość, z którą smsowałem, więc ja byłem w wielkich dwóch mindfuckach. Moje całe życie się, nie wiem co się dzieje, co ja tutaj robię, jestem w jakiejś Warszawie, nie wiadomo po co ja jestem w tej Warszawie. Wiesz, rzuciłem szkołę, robię jakieś szalone rzeczy, z drugiej strony wali mi się to życie uczuciowe. I napisałem smsa do niego, którego wysłałem do ciebie. I ja wtedy napisałem, że... Proszę powiedz mi, że jestem teraz tu potrzebny, bo jestem w amoku. I ty chwilę przed wyjściem na tą scenę odpisałaś mi do tego SMS-a, tak, jesteś potrzebny. I... Zobacz. Chyba tego potrzebowałeś. I ja po prostu byłem taki, po pierwsze mi to rozwaliło na kawałki, bo on mi by wtedy na to w ogóle nie odpisał i w ogóle Bogu dzięki, że to w ogóle tak się wydarzyło. A ten SMS od ciebie, ja byłem, po pierwsze w ogóle spaliłem się ze wstydu, że do ciebie to wysłałem, ale potem jak sobie pomyślałem, byłem taki wow, ktoś powiedział mi, że jestem potrzebny. I to było dla mnie tak potężne, że w ogóle to sprawiło, to uczucie tego, że jestem ci potrzebny działało przez jeszcze lata we mnie. Nie? Ten SMS wtedy był dla mnie tak ważnym, w ogóle takim gestem dobroci w ogóle, takim właśnie okazaniem jakiegoś takiego... Właśnie, że właśnie nie stawiam przed sobą jakichś intelektualnych interpretacji tego, że ludzie wszyscy mówią mi, że robię coś złego, głupiego, że to nie ma sensu logicznie, tylko że ty szłaś intuicją i rzeczywiście potrafiłaś mi wprost napisać, że jestem ci potrzebny teraz. I to było dla mnie... Mnóstwo pięknych chwil, bo wiesz, tutaj słuchają tego pewnie twoi fani, jacyś orędownicy. Ale wiesz, no to niech wiedzą, że byliśmy razem w wielu pięknych krajach, byliśmy tak, na Dominikanie, tak. byliśmy w Indiach, nakręciliśmy w Indiach przepiękny teledysk no, przecież, tak, który tak. potem montowaliśmy nie tylko w Indiach, był w Indiach, w Polsce kręcony, w jeszcze jakimś kraju, nie pamiętam, to przecież było sanktuarium, bardzo piękne, już nie mówiąc o tym, że moim ulubionym twoim teledyskiem jest Skłam.
No. I pamiętasz, jakie boje toczyliśmy, bo jak była pierwsza wersja, ja mówię, Michał, niemożliwe. Ratunku, co ty zrobiłeś? Nic mnie... Musisz to poprawić, to mnie nie wzrusza. To w ogóle nie jest to, przecież ty potrafisz. Pamiętasz, ty się wkurzałeś, że ja się wtrącam, że w ogóle tego nie widzę. A ja mówię, zabieraj się do roboty, masz to zrobić tak, że ja po prostu siedzę i płaczę, że to... Porusza mnie cało. Siedziałem potem trzy dni, siedziałem w tych Indiach w hotelu, zapieprzałem i po prostu tak wlazłem w ten tekst i ten klimat. Pamiętam, że ty się wtedy wzruszyłeś. Jest świetnie, jak ktoś z was nie widział tego teledysku, który Michał zrobił, Skłam, to jest bardzo dobry teledysk. Uważam, że to jest bardzo mocny teledysk, bardzo mądry teledysk, bardzo głęboki, choć mroczny. No mroczny. Ale tam jest bardzo dużo ciekawych rzeczy i to takich teledysków nie kręci się codziennie i to jest bardzo dobra rzecz. Podobnie jak Sanktuarium. To Sanktuarium jest piękną opowieścią o duszach, które przez wieki podróżowały ze sobą w różnych, jak gdyby no, w różnych niekonfiguracjach, bo to te dwie dusze, tak? Że podróżowały przez sobą przez wiele żyć, ucząc się siebie nawzajem, raniąc, kochając, przeżywając to wszystko, które wręcz zamknęły się w pętli dla nich niebezpiecznej. Ale jest to bardzo piękny teledysk, taki romantyczny, ja go osobiście bardzo lubię. Natomiast Skłam robi takie wrażenie, że nawet obejrzałam go ostatnio i myślę, Jezu, nadal ten teledysk jest taki, że on wciąga mnie, że coś jest takiego, no, ma to w sobie. Co każe ci patrzeć, tak? Strasznie, bardzo to było bardzo ciekawe, że to tak, znaczy przede wszystkim to było tak, że właśnie byłem wizualnie jakoś tak zachłyśnięty, zainspirowany tymi twoimi teledyskami sprzed lat. I po prostu to było jakąś falą dla mnie takiego czegoś, Boże, to można w tak mroczny sposób opowiadać obrazami o emocjach. Po prostu ja wiesz, na fali tej inspiracji, potem plus tym, co obserwowałem w twoim życiu, przecież tak miałem tą możliwość obserwowania tego, jakie emocje tobą targają, w jakich ty jesteś uczuciach i po prostu, bo ty wtedy miałaś bardzo dużo się w twoim życiu działo i to było tak po prostu malarsko, poetycko, fascynujące, że to ten kombo naprawdę rzeczywiście przełożyło się bardzo na to, co tam jest. I ja mam tak do dzisiaj, że potem we wszystkich moich współpracach już nigdy nie dostałem tak silnych emocji i treści. To było bardzo, bardzo ciekawe, że plus ja mam wrażenie, że tam jakoś działało naprawdę jeszcze to, że coś się psuje. Michał, wiesz co, rozładował mi się telefon. Spoko. No, już będziemy kończyć, bo wiem, że jest późno. Też jeszcze tylko dwóch rzeczach chciałem chwilę zagadać. Nie, no jasne, spoko. Wszystko, co chcesz. Dobrze, tutaj. Dobrze. No mówiłem tylko o tym po prostu mroku, który tam sobie funkcjonował, tak. Ale po prostu też po latach zauważyłem jedną rzecz, że ja pamiętam też wtedy, że to czułem. Ja pamiętam, że ja jedna rzecz z tego wszystkiego, jak się, no, byliśmy w tym przyglądaniu w twojej karierze dotychczasowej wtedy, powiem, że jedną rzecz po prostu ja wychwyciłem, która bardzo mnie została mi w głowie i to też zabawne, jak po czasie widzę, jak to było ważne, jak na mnie rezonowało gdzieś podświadomie i kazało mi używać tego symbolu. Pamiętam z twojego debiutu, z twojego występu w szansie na sukces słońce, które miałaś jako medalion. I po prostu ono było w tym twoim całym, wiesz, po prostu mrocznym anturażu, ono świeciło na tej piersi, nie? I ja po prostu potem miałem takie poczucie, ja go w ogóle cały czas pamiętam, szukałem go, że nieważne, czy to było twoje logo, na środku robiłem słoneczko, że po prostu widziałem w twoim krześle słońce, to je uwieczniałem i wkładałem na teledysku, że potem jak scena otwierająca sanktuarium, też ze tego słońca ty wychodząca, po prostu, że to słońce, mimo tego, że to było takie mroczne, ja miałem jakąś taką totalną potrzebę, żeby cały czas je gdzieś wkładać, żeby ono gdzieś jednak funkcjonowało, że nawet jeżeli jest my totalnie mroczne rzeczy robimy, to chcę, żeby one świeciło w tym wszystkim. Bardzo... Tak, bo jestem przecież dzieckiem słońca, bo no, jestem wiadomo. Spod lwa. Tak jest. Więc po prostu zabawne jest to, że gdzieś podświadomie jednak coś tam, kurde, mnie... Znaczy w ogóle ja miałem takie wrażenie, że ono, mimo tego, że opowiadam o trudnych rzeczach bardzo, że o mrocznych rzeczach po prostu opowiadam, o takich ciężkich właśnie, o tej dwoistości ludzkiej natury, o tym takim targaniu się z samym sobą, z własnym ego. O tym, że po prostu jesteśmy sobie wrogiem największym. Jeszcze przecież też to, ta cała historia, którą mnie zaczarowałaś, którą zrobiliśmy we Wrogu mój, że jestem po prostu twoim alter ego mrocznym, ciemnym, które po prostu... To też świetny talent, też musicie zobaczyć. Boże, no po prostu ja to też miałem, to dla mnie było tak mocne, że aż tak głęboko w to wszystko wchodzimy, ale naprawdę
my opowiadaliśmy o tych rzeczach po to, żeby kurczę ludziom otworzyć łeb, no. Że to jest, że to jakby czas minął i ja naprawdę widzę, że mimo tego mroku to my nie pozwoliliśmy sobie na taplanie, żeby ludzi zataplać w syfie, bo jak niektórzy artyści robią, że po prostu tego w tych teledyskach jest po prostu piekło, które jeszcze jest pokazane w sposób euforyczny, że ono jest kuszące i piękne i że w ogóle bawmy się ludźmi. Bawmy się swoimi rzeczami, a my tam po prostu w mroczny, ciemny sposób, ale chcieliśmy otwierać głowy i to jest bardzo ciekawe, że to po prostu... Poszerzać ludzką świadomość, no. Po to zresztą powstała Anima i Maria Magdalena, żeby ludzie mogli spojrzeć na siebie z perspektywy nie tylko materii, ale też człowieka w kontekście wszechświata, no. Tak. Bo to jest, wiesz, to jest krok po kroku, to się nie dzieje z dnia na dzień, to nie jest tak, że nagle ci błyśnie coś w głowie i jesteś inny. To jest jakaś taka żmudna, codzienna praca, o której musisz pamiętać, do której chcesz przede wszystkim dążyć, że chcesz się rozwijać i chcesz myśleć samodzielnie. Nie dać się bombardować mediom, wszystkim dookoła, tylko samemu wyciągać wnioski. A żeby tak było, pokażę ci tego mojego kota. O, matko. Ale on ma takie oczy, tylko to jest taki kotek, powiem ci. Pokaż się Niuniu, pokaż się Michałkowi, pokaż się. Jeziuśku. Strasznie fajne. A one są takie, że przychodzą się przytulać, czy one raczej właśnie obok siedzą? Przychodzą, ale one są takie Brytyjczyki, nie są takie miłosne, wiesz? Okay. Takie przyjdzie, ona cały czas mi towarzyszy, ale powiem ci, że nie tak, że chce być cały czas przy mnie, tylko na przykład siedzi obok, siedzi, słucha, jak ja śpiewam, to ona miałczy. Okej. Okay. Ja się kotów trochę boję, bo one są już, nie, dla mnie one są już tak bardzo z innej planety, w sensie psy są bardzo ludzkie, one po prostu są z ziemi i z krwi, a kot... Tak, ale koty nie, koty to są po prostu, wiesz... To już jest z innego wymiaru. One po prostu... żyją we wszechświecie, tak, koty, tak. Absolutnie piękne koty, niezwykłe, inteligentne, waleczne, cudowne. Więc nazywają się Urma. Urma. Taka dygresja. Tak czy inaczej, no koty są cudowne, bardzo je lubię i ich niezależność mnie wręcz onieśmiela, ale też zachwyca, tak? Mm-hmm. Bo są takie, no są piękne. Ale wracając do tego do naszej rozmowy, to właśnie chodziło mi o to, żeby, myślę, że obojgu nam o to chodziło zawsze, żeby ludzie poszerzali swoją świadomość, a do tego potrzebna jest po prostu codzienna praca i chęć. No tak, no tak. To się nie zdarzy samo. I ja od tego czasu, kiedy się poznaliśmy, ja byłam właśnie na takim etapie poszukiwania w ogóle, kim jest człowiek w kontekście wszechświata, tak? I stąd te płyta, o których rozmawialiśmy. I takie trochę, wiesz, jak gdyby zaczynaliśmy opowiadać tego od mrocznej strony ludzkiej natury i dwoistości, po czym przechodziliśmy coraz bardziej w tą stronę swojego słońca, tak, które zauważałeś. Tak. A ja nigdy nie byłam mroczną osobą na co dzień, bo jak sam wiesz, jestem zabawna, wesoła, śmieszna i mam serce do ludzi. Ale jak gdyby opowiadając historie takie artystyczne, to gdzieś widocznie moja dusza nosi albo chęć opowiedzenia ludziom historii, że od mroku można przejść też do światła, albo wciąż ma jakieś doświadczenia, które ja nie do końca w materii rozumiem, ale głęboko je odczuwam i w ten sposób je opowiadam. Tylko, że zawsze ten nasz mrok, o którym opowiadasz, przynajmniej to, co robiliśmy, kończy się dobrze, bo tak. On nie ciągnie do mroku, tylko wręcz przeciwnie. Mrok pokazuje, że lepsze jest światło, tak? Znaczy na pak, w naszym rozumieniu światła. Tak, ja to pamiętam, że bo w ogóle chronologicznie to było tak, że od tego naszego pierwszego zderzenia powstała prototypowa okładka do piętnastki, która była tym czarnym aniołem. Tak, to w Indiach, to zdjęcie było zrobione, kochani, w Indiach. Ale w ogóle jeszcze... Tak, ono powstało później, tak. Ale najpierw powstało to takie ciemne na maksa, to co było tyłem. To powstało w ogóle najpierw. I wtedy ty to zobaczyłaś, pamiętam, że ty zobaczyłaś tego czarne słońce takie, co miałaś na głowie. I szłaś przez ciemność, po prostu w stronę światła, ale szłaś przez ciemność. Ja pamiętam, że ty to gdzieś bałaś tego zdjęcia w ogóle. Że w ogóle mówiłaś mi, że ty widzisz, że ono jest mocne, ale ty się go boisz. I potem 3 miesiące później w Indiach powstało tamto, co było już absolutnym światłem i słońcem. I jakby tym taką totalnym po drugiej stronie sytuacją. A ja wiedziałem, że to właśnie to przeciwstawne sytuacje są, ale tym takim najważniejszym zdjęciem, które ja tobie zrobiłem, które w ogóle było też takim... Cieszyłem się, że to się wydarzyło, bo prototypową okładką do Animy była okładka z Dominikany, kiedy ty taką jesteś amazonką w pełną energii tańczącą. Tak. I ja potem... Już między nami nie było dobrze, ale ja błagałem, żebyśmy zrobili jeszcze ci zdjęcia. Tak, raz. Ja pamiętam, że tak nie chciałam tego robić, mówię, nie, już ratunku, już tak. Nie, już mam tego dosyć tego wszystkiego, a ty się tak upierałeś, mówię, tak.
No dobra, zrobię to dla niego, bo tak. Mi się nie chciało, a zrobiłeś tak piękne zdjęcie. No to jest najpiękniejsze moje zdjęcie, które ci bo zrobiłem. To jest po prostu piękne zdjęcie. Tak. A jeszcze ci, którzy nas słuchają, to było w takim w ogóle beznadziejnym miejscu robione. Michał, tutaj? Tak. Jak ty sobie wyobrażasz zdjęcie do anime tutaj? W piekle. Zaufaj mi. Błagam cię, nic nie mów, tylko proszę cię, tylko poświęć mi ten film. Dobra, no tak. Po starej przyjaźni poświęcić tą chwilę. Tak. No tam już emocje były gęste. Ci mam, bo zdjęcie jest piękne. Tak, te emocje były już tam gęste. Pamiętasz, on dostał jakąś nagrodę to zdjęcie. Tak, ta okładka pamiętasz, w ogóle dostała okładkę, była okładką roku. Dostała jakąś nagrodę, już nie pamiętam. Była okładką roku. Była okładką roku, naprawdę. Ale no i ja to na... właśnie Niko zrobił to zdjęcie, mnie do niego przekonał. Tak, ja po prostu wtedy miałem takie poczucie, że właśnie chcę, właśnie odchodząc chcę ci, kurde, jeszcze taki portret, żeby ci pokazać, jak ja cię widzę tak naprawdę. I no to pięknie, naprawdę dziękuję. Mam tak, że naprawdę, naprawdę ta anima, po prostu ta twoja dusza dla mnie jest taka i cieszę się, że właśnie, że to powstało, bo to po prostu już było takim dla mnie naprawdę zamknięciem tego cyklu, bo to w ogóle dla mnie to jest tryptyk, te trzy okładki, nie wiem, czy ty też kiedyś zauważyłaś, one jak się koło siebie je położy trzy, one mają tak, dokładnie tą samą piękne, kompozycję. One mają w tak, ogóle jakby są tą samą historią i dla mnie to już jest absolutne było takie... Są takim przemyślanym, piękną rzeczą, tak. Tryptykiem, no można to nazwać takim tryptykiem, tak. Masz rację, bo to jest bardzo... Bardzo ładne. No. Więc wtedy miałem takie poczucie, Boże, po prostu rozstaję się z tobą zawodowo, ale mam czyste sumienie, że przynajmniej doprowadziłem cię do tego złotego światła i po prostu cieszyłem się bardzo, że to powstało. I no, Jezu, no po prostu dużo tam jest bardzo rzeczy, o których można byłoby gadać, ale ja chcę po prostu finalnie naprawdę ci powiedzieć tylko, że jestem szalenie wdzięczny za ten cały okres wtedy. I naprawdę wszechświat potem lata, jak już byliśmy osobno, każdy pracował, robiło swoje projekty, takie mi dawał piękne znaki, że to wszystko jest, jakby nie jest skończoną historią i w ogóle to będzie trwało jeszcze pewnie, jeszcze wiele wcieleń w ogóle gdzieś to połączenie, może być może kiedyś stworzymy jeszcze coś większego ze sobą, nie wiadomo czy w tym życiu, czy kiedyś, ale była taka raz sytuacja, 27 urodziny to były i to jest w ogóle bardzo magiczne zdarzenie. Że byłem na swoje 27 urodziny i pierwszy raz próbowałem LSD. I podczas tej sytuacji słuchaliśmy różnej muzyki. Ja po prostu nagle poczułem potrzebę, żeby tym ludziom, z którym brałem to LSD, puścić dziewczynę szamana z 15. Po prostu poczułem, że chcę to ludziom puścić. I wyobraź sobie, że jak to puściłem, zerwał się taki ciepły wiatr, który w ogóle... Przyszedł, wszyscy zamilkli, wszyscy czuli, jakby ktoś przyszedł, otulił wszystkich ciepłym wiatrem i jak ten utwór się skończył, on odpłynął. To było tak niesamowite po prostu, że znaczy myślę, że to, no, pewnie ty, pewnie w ogóle jakiś taki, właśnie myślę właśnie, że dobry duch, który towarzyszył temu kiedyś. I po prostu poczułem wtedy naprawdę takie wow, po prostu bardzo mocna jest ta energia, która została zaklęta wtedy w tym materiale i fajnie, że to tam wszystko zostało i to myślę, że to się nie zestarzeje nigdy. Ani te płyty, ani te obrazy, które razem zrobiliśmy. I naprawdę tak, dziękuję myślę, ci za nie, to wtedy. Mają już takie swoje miejsce. Może nie mają milionów słuchających i oglądających ich ludzi, ale zapisały się... Są, dla mnie to są takie białe kruki. Wiesz, to się nieczęsto zdarza, to może się w karierze nie udać nigdy. A nam się gdzieś tam udało i fajnie, że to jest. To jeszcze pewnie... Do tego się jeszcze kiedyś wróci. Tak. I myślę, że ludzie spojrzą na to z zupełnie innej strony. Jak coś wartościowego, co jest czymś takim oryginalnym i innym, niż to, co nam czasem funduje muzyka w tych czasach, że jest taka bardzo taśmowa i szybka i podobna do siebie i to wszystko się zlewa w całość. Więc myślę, że to jeszcze ma szansę zrobić na ludziach wrażenie takie dla nich samych, żeby oni siebie zobaczyli w kontekście tej muzyki i dla siebie czegoś poszukali i siebie odnaleźli. No dobrze. Ja ci jeszcze raz dziękuję bardzo. Fantastycznie, że tak szukasz siebie. To jest w ogóle bardzo, bardzo mnie to cieszy. Za każdym razem po prostu, kiedy widzę, że cokolwiek byś nie wypuszczała, że to po prostu nie przestajesz, bo ja myślę, że to już na szczęście masz tak wybudowałaś sobie tą fasadę swojego pomniku, że możesz sobie na to pozwolić, żeby dalej poszukiwać, a tak naprawdę czas będzie działał na korzyść wszystkich tych twoich dzieł. No tak po prostu jest. No. Po prostu, że nieraz nie musi to być. Te najważniejsze rzeczy nie są doceniane wtedy, kiedy byśmy chcieli, a po czasie. Nie? I... Tak bywa, tak czasem bywa. Tak cały czas mam nadzieję, że tak będzie z płytą Maria Magdalena. Może się mylę, może nie, zobaczymy.
Kto nie słuchał, polecam, bo to może naprawdę odlecieć i polecieć sobie gdzieś razem ze sobą, swoją duszą w piękną przestrzeń, z której jak się wróci, to jest się trochę innym człowiekiem albo na pewno energetycznie uniesionym, bo ona ma naprawdę piękne wibracje. Ale tak czy inaczej cieszę się z naszej rozmowy i z tego, że ten, że wszystko to pamiętasz, bo ja pamiętam w ogóle wszystko, co jest dobre. Jakieś takie drobne rzeczy, które nas różniły, co jest typowe przy takich mocnych charakterach dwóch artystów, dwóch div. Tak. To było najgorsze. To jest normalne. Ja uważam, że cenne jest to, że po latach w ogóle, jak się spotkaliśmy tam, nie wiem, 2 czy 3 lata później, to mieliśmy super fun i fajne wibracje i gadaliśmy ze sobą i do dzisiaj przecież, wiesz, nikt nie pamięta tych jakichś niesnastek, materialnych, które, w sensie w materii, w której żyjemy, w świecie, który nas pospiesza cały czas, a pamiętamy piękne rzeczy i została jakaś tam po nas piękna artystyczna pocztówka, której jesteśmy twórcami muzyczno-wizualnymi i wiesz, i to sobie żyje swoim życiem. No, już to pewnie wyjdzie, jak będzie, już będziesz, mam nadzieję, że na tej Eurowizji jesteś, więc ci tam powodzenia życzę. A jak nie czekam, jesteś, to po prostu niebawem zostaną ogłoszone wyniki, zobaczymy. Także czekam z niecierpliwością, bardzo bym chciała. Odpocznij, śpi dobrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich, dzięki za rozmowę, Michał. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pa. A i najważniejsze, po prostu następny odcinek będzie, w następnym odcinku będę omawiał dwa teledyski szczegółowiej. I teraz w ogóle zaczyna się taki cykl, w którym jeżeli interesuje Was ta historia, to zapraszam, bo zaczynam sobie wchodzić w te swoje wspomnienia i wyciągać je na światło dzienne.